Jak tylko przed laty otworzyliśmy w mieście Opolu Centrum Informacyjno-Edukacyjne Senior w Opolu, to od razu próg tego miejsca przekroczyła rzesza wspaniałych, pięknych seniorów. I tak naprawdę to jest ich inicjatywa, ich pomysł. No, w tym roku mamy dopiero trzecią edycję, ponieważ okres pandemii nam troszeczkę pokrzyżował plany i przez 3 lata te edycje kolejne się nie odbywały. Wszystko, co prezentowali na sobie uczestnicy, było po prostu ich pomysłem i ich własnością. No, jeśli chodzi o fryzury, makijaż, to profesjonalnie wszyscy byli przygotowani. To było bardzo piękne. Nasze seniorki po raz pierwszy miały przyklejone sztuczne rzęsy. Niektóre w zupełnie nowej odsłonie swojej fryzury wystąpiły, także to było bardzo, bardzo, bardzo przyjemne. Najtrudniej było nam pozyskać kandydatów na mistera. Z mężczyznami było trudniej, oni oczywiście gdzieś tam z tyłu się przyglądali, mieli ochotę, ale sami się nie wychylali. Czekali na propozycję, tak? No jest pan przystojny, piękny, może by się pan zdecydował. Skoro tak uważacie, no to oczywiście spróbuję. Mnie nie trzeba dużo nakłaniać do takich rzeczy. Ja lubię między ludzi przebywać, lubię rozmawiać, śpiewać, tańczyć. Mam no wiele różnych, jak się mówi, no potrzeb i ochoty i dlatego tutaj jestem. Oczywiście nie odmówiłem, bo jakbym śmiał kobietom odmawiać. Po pierwsze, żeśmy uzgodnili, że nie będzie rywalizacji. Po drugie, poznałem bardzo dużo fantastycznych ludzi. Większość nie znaliśmy się, a teraz już się tak dobrze poznaliśmy, że wszystko jest fantastyczne. Mam nowych przyjaciół, znajomych, koleżanki i kolegów. Czuję radość, czuję dumę. Ja już mówię, że byłam osobą wycofaną, a teraz nabrałam takiej pewności siebie. Tak się cieszę, że zostałam tą miss publiczności przede wszystkim, bo widzę, że ludzie mnie lubią, że tak mnie doceniają. Dodatkowo no, Miss Opola no, będzie do czegoś zobowiązywać. Myślę, że jakimś, przez to, że na mnie głosowali, myślę, że w jakiś sposób będę się chciała odwdzięczyć. Będę namawiać moje koleżanki z Centrum Seniora, żeby w przyszłym roku też wystąpiły, bo jest to piękna przygoda, taka niezapomniana. Przygoda nauczyła mnie walki z emocjami, nauczyła mnie takiego spokoju, takiej relacji z innymi, takiej pracy w grupie. Także cudnie, także namawiam wszystkich, a mówię jeszcze, że niedawno miałam swoje urodzinki i jest to dla mnie taki wyjątkowy prezent. A ta cała cudowna gala to taka wisienka na torcie. Do momentu uzyskania szarfy korony jest bardzo przyjemnie. Trwa okres przygotowań, występy i prezentacja na scenie. A teraz zacznie się bardzo ciężka praca, bowiem w naszym mieście jest bardzo dużo inicjatyw podejmowanych na rzecz seniorów i wszystkie te inicjatywy no, będą przeprowadzane z udziałem naszych misterów. Jak organizujemy Dni Seniora, czy jakieś bale, eventy dla seniorów, to tam zawsze nasi laureaci z nami są. Także będziemy ich widzieć wkrótce na balu andrzejkowym, który organizujemy dla seniorów. Na pewno wszyscy mieszkańcy ich poznają.